No ja myślę tak samo, jakby z piłkarzami grali piłkarze ręczni. No to jest taka moim zdaniem różnica. No to jest troszkę, to naprawdę jest, to są światy różnicy. Jesteśmy w Gdańsku, w Brzostek Top Team, a z nami Dariusz Michalczewski. Nie muszę wam gościa naszego przedstawiać. Witam cię, Darek, serdecznie. Witam. Darek, wchodziliśmy tutaj na trening, porozmawiać z tobą. Mnóstwo dziewczyn na treningu. Powiedziałeś, że to jest niesamowity widok, bo ta młodzież teraz aktualna garnie się do różnych rzeczy, a tutaj jak widać sala pełna i to dziewczyn. Jestem w ogóle pod wrażeniem. W ogóle jak czasami przyjeżdżam tutaj na trening na 7 godzinę, czy na 7.30, to naprawdę tam parędziesiąt osób jest i kobiety, i mężczyźni. No kurde, jestem pod wrażeniem, i dzieciaków tyle, i tyle dziewczyn, co dzisiaj trenują o tej porze, to już jest godzina 18, tak? No to jestem naprawdę pod wrażeniem, żeby to pociągnęło dalej tą młodzież za sobą, tak? No bo to jest wielka szansa, ten boks jest taki popularny, jak hobby. Bo widzę, że to jest też problem, że te młodsze dzieci, takie w wieku 8-9 lat, mają problem gdzieś dojechania, bo rodzice muszą zrobić i tak dalej, rodzice muszą przywieźć i też pewnie te godziny późniejsze dla tych dzieciaków nie są do końca odpowiednie. No te czasy się zmieniły trochę, tak? I no szkoda, ale dobrze jakby te panie i ci panowie pociągnęli tą młodzież za sobą. Dokładnie tak, jest pełna sala, więc coś z tego może być i to bardzo cieszy. Darek, ja mam takie pytanie, bo ty od niedawna tak mocno usiadłeś w mediach społecznościowych swoich, pewnie masz tam odpowiednich ludzi dookoła. Nie wiem, jak było wcześniej, ale wziąłeś się mocno za treningi, pokazujesz to. Powiedz mi, czy to właśnie trwa od jakiegoś tam kilku miesięcy, czy ty wcześniej też sobie po karierze tak trenowałeś fajnie ten boks i tak dalej, tylko tego nie pokazywałeś? No tak to było. Ja zawsze trenowałem, zawsze grałem, czy w piłkę, czy chodziłem na siłownię, czy zawsze jakieś sporty robiłem. No z boksem to było raczej gorzej, bo nie miałem jakoś ochoty do ubierania rękawic, ale gdzieś tam zawsze się zaboksowało, no ale i czy w tenisa, czy w piłkę, ale rzeczywiście tak jak mówisz, nie pokazywałem tego, jakoś byłem taki nie do końca przekonany do tych mediów społecznościowych. Ale jednak myślę, że trzeba to pokazywać, że trzeba, ta wiedza moja, to doświadczenie życiowe musi być przekazane w dzisiejszych czasach, gdzie to idzie wszystko moim zdaniem w złą stronę. To się zgadza i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ludzie w Polsce bardzo kochają mistrzów, starych mistrzów. Na przykład Krzysiek Diablo Wodarczyk, gdzie się nie pojedzie, ma na największą rozpoznawalność. Ty pewnie jakbyś sobie wyszedł tutaj w Brzeźnie na plażę w niedzielę, to byś pewnie nawet do morza nie dotarł, bo byłaby kolejka do zdjęć. Więc jeżeli czerpać od kogokolwiek jakiś przykład, mieć autorytet, no to właśnie, tak jak sam mówisz, warto to pokazywać, bo możesz kogoś zarazić tym boksem, na przykład kogoś, kto dopiero pozna ciebie teraz, bo się urodził, nie wiem, 10 lat, 12 lat temu, zobaczy sobie potem twoją historię. Zobaczy, że ty nadal jesteś w fajnej formie, więc można zarazić te dzieciaki też właśnie w taki sposób, dobry sposób. Ja myślę, że też pokazać te zasady życia, że to nic samo z siebie nie przychodzi, że nie ma szybkich strzałów, że to jest tylko praca ciężka, że sukces boli, sukces to jest ból i sukces to są łzy. I to właśnie trzeba tej młodzieży pokazać dzisiaj, że nie ma jakiegoś, że on sobie strzeli, że coś głupiego powie i będzie bogaty i będzie sławny i tak dalej. To wszystko jest poparte ciężkim, stabilnym fundamentem, każdy sukces poparty jest bólem, ciężką pracą. I to właśnie chciałem pokazać tym dzieciakom, że to się nie wzięło to, że ja parę razy zaboksowałem i zostałem mistrzem świata. Ja zapierdzielałem od 12 roku życia, biegałem na trening 8 km, trenowałem, wracałem z treningu 8 km i to było właśnie to, że bardzo, bardzo chciałem, ale robiłem też w tym kierunku wszystko, żeby to osiągnąć. Dokładnie tak i powiem ci, wiadomo, lata lecą, nie chcę tutaj ani nic wypominać, bo zaraz dostanę jakiegoś lewego, ale pewnych rzeczy się nie zapomina i to na tych filmach widać, bo widzę, że nie są w żaden sposób przyspieszane, przerabiane, więc no pewnych rzeczy, pewnej można, techniki, można, tak? wszystko można, Darek, zrobić i pokazać, ale chodzi mi o to, że no pewnych rzeczy ty nie zapomniałeś i no fajnie wygląda momentami. No tak już w sumie, ja już mam 56 lat prawie i kurka wodna, no ale jednak jak ja Po dłuższej przerwie przyszedłem znowu to na trening i do tego tutaj gymu, to po takim treningu bokserskim to jest naprawdę, to jest takie szczęście we mnie wstępuje, że to nie jest piłka, to nie jest tenis, to nie jest siłownia, to nie jest pływanie, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Ja to wchodziłem z takiego dobrego hormonu dostałem, takiej adrenaliny takiej pozytywnej, że to się aż nie chce wierzyć. To od razu po takim treningu człowiek ma humor na cały dzień.
Darek, właśnie to, co pokazujesz w mediach swoich społecznościowych, to jest taka delikatna zagrywka pod publikę, żeby przyciągnąć ją? Czy naprawdę jest coś na rzeczy z Roy Johnson Juniorem? A jeżeli jest na rzeczy, to kiedy chciałbyś taki pojedynek pokazowy zrobić? To znaczy, nie ma to nic wspólnego, te media społecznościowe nie mają nic wspólnego z Roy Johnsonem. Ta walka z Roy Johnsonem, ona już się rodzi przez dłuższy czas, ale teraz myślę, że do końca tego kwartału będziemy, musi się to po prostu albo w lewo, albo w prawo. Tak? Także zapytania są, zainteresowanie jest duże, no ale jeszcze nie jest to do końca uzgodnione. A powiedz mi, dlaczego ty byś chciał do tego ringu z Roy Johnsonem wyjść? Po pierwsze, dlatego, że się wam nie udało wtedy i chciałbyś jeszcze, nie wiem, raz poczuć tą adrenalinę nawet mimo walki pokazowej? Czy są tak duże pieniądze, że cię to kusi? Bo ty nigdy nie ukrywałeś i jesteś bardzo szczerym człowiekiem, że kolejne miliony ci są po prostu niepotrzebne już. To znaczy, nic mi to u mnie to nie zmieni, ale myślę, że taka promocja boksu, który naprawdę podupadł ostatni czas, byłoby coś, mi się wydaje, wyjątkowego, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy dwóch panów po 55 lat mogłoby ten taki dobry boks pokazać. My byśmy mogli niektórych może rozczarować, jakby oglądali nasze walki z dawnych lat, tak? Ale myślę, że tutaj akurat ta para mogłaby naprawdę jeszcze raz fascynować. Pamiętam, jakiś jeden z twoich wywiadów powiedział, że dla odczepnego rzuciłeś kwotę 10 milionów euro. Dobra, nie będą się zgłaszać. Zgłosili się. Te pieniądze naprawdę są tak duże za walkę pokazową, czy troszeczkę tutaj puszczasz oka? No nie chcę się pojadać ten temat, bo to jest troszeczkę brutalne to, co ja zawsze mówię za 10 baniek, ale nie chcę się pojadać, ale myślę, że na pewno ani Roy Jones, ani ja źle na tym nie wyjdziemy. Darek, Tomek Adamek, troszeczkę młodszy od ciebie, o ile, 48 będzie miał w tym roku, więc 8 lat młodszy rocznikowo, w miesiące nie wchodźmy, wraca po ponad 5-letniej przerwie do boksu, co prawda w klatce, ale walka na zasadach bokserskich z Mavenem Khalidowem. Powiedz mi po pierwsze, jak usłyszałeś o tej walce, to jak zareagowałeś? No ja myślę, że to jest akurat ta walka z Mavenem w ringu, tak w tym oktagonie i tak dalej, na pięści, no to jest to fajna, tylko tutaj no myślę, że z tego, co widziałem Tomka formę, to no to jest ona całkiem niezła i Tomek byłby pięściarzem, i to niezłym pięściarzem, mistrzem świata, bardzo dobrym, przepraszam, że niezłym powiedziałem, bardzo dobrym, i tutaj widzę, że Mamet naprawdę będzie dużo ryzykował. No właśnie, bo rozumiem w takim razie, że twoim zdaniem Tomek jest zdecydowanym faworytem tej walki, a powiedz mi, bo ty walczyłeś chociażby kiedyś dla siebie, tak dla fanów, chodziłeś do klatki, sprawdzałeś się, jak wygląda poruszanie pięściarza w klatce? Nie, ale to chodzi tylko, to nie ma różnicy, czy to jest ring, czy to jest klatka, chodzi bardziej o nawierzchnię, jaka ta nawierzchnia jest, czy ona jest miękka, czy to, czy tamto, bo w ringu jest bardziej, pewnie robiło się czasami tak, że ten ring się robiło miększy, dla takiego przeciwnika, co uciekał i tak dalej. To były takie minimalne różnice i to można było wytrenować, także to nie grało za dużej roli, ale rzeczywiście czasami się ten ring robiło mniejszy, jak się boksowało z takim, co ucieka, albo się robiło miększy, żeby się bardziej zmęczył, ale to jest wszystko, to są jakieś takie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A tutaj jest Tomek, będzie miał ring jak ring, no to widzę, że tu myślę, że tutaj Mamet daje mu bardzo małe szanse, no ale to jest sport walki, to są ciosy i nie wiem, jak Mamet też boksuje do końca. Słyszałem, że dobrze, ale nie widziałem. No to pewnie nikt nie wie, poza trenerami. A to przepraszam, to, no bo ja nie widziałem go tak nigdy boksersko. Widziałem, że tam macha, że nieźle sobie daje radę, wygląda to fajnie, ale to połączone razem z nogami. No i ja myślę, że dużym faworytem jest w tej walce Tomek. Jak z każdym pięściarzem rozmawiam, który na przykład wchodził na zadaniowe sparingi z zawodnikami MMA właśnie w stójce bokserskimi, to ci wszyscy zawodnicy mówili, że oczywiście nic im nie ujmując, ale to jest całkowicie inne boksowanie w takim MMA, tak? I ci zawodnicy MMA, tak mówiąc brutalnie, odbijali się od pięściarzy, nawet średniej klasy, więc tutaj, jeżeli Mamet coś pokaże na plus, no to będzie na pewno duża niespodzianka. No ja myślę tak samo, jakby z piłkarzami grali piłkarze ręczni, no to jest taka moim zdaniem różnica, no to jest troszkę, to naprawdę jest, to są światy różnicy, tak? Ale, ale myślę, że chłopaki zrobią dobrą robotę dla sportu walki, teraz w tym momencie będzie to boks. No ludzie, jak to ludzie kupią, no to jest super sprawa. To prawda. Powiedz mi jeszcze, Darek, jedną rzecz, bo
wy tak czasami z Tomkiem się podszczypujecie w mediach za pośrednictwem mediów społecznościowych albo bardziej wywiadów dla kogoś. Byłem tam ostatnio na tej wielkiej gali, tak, mistrzów świata naszych polskich pięściarzy na beneficie waszym. No tam by było wszystko okej między wami, więc skąd te takie uszczypliwości czasami w wywiadach z jednej strony, a potem jest odpowiedź z drugiej strony, bo ostatnio też przy okazji tej walki widziałem, że ty coś tam gdzieś powiedziałeś, Tomek ci zaraz odpowiedział, że pewnie Darek zazdrości mi tej kasy, jaką tutaj mam dostać. To jest takie po prostu koleżeńskie podszypywanie, czy coś jest tam na rzecz? Ja myślę, że tak automatycznie jakoś wychodzi, a my z Tomkiem jesteśmy naprawdę, to jest mój młodszy kolega serdeczny, który ma wielki sukces, który też się na mnie wzorował i tak dalej, ale Tomek jest bardzo fajny facet. My osobiście, prywatnie nie mamy do siebie żadnych problemów, telefonujemy, nie za często, ale mamy dobry kontakt i myślę, że Tomek, jak i ja przed nim, mamy wielki respekt i tak samo ja przed wszystkimi zawodnikami, tymi, co są tam gdzieś na poziomie, mam wielki respekt. Nawet przed tym naszym Andrzejem Gołotą, który te sobie też tam dowalaliśmy i tak dalej, ale tak prawdziwie, szczerze, naturalnie to Gołota zrobił też dużą robotę dla tego polskiego sportu, dla tego polskiego boksu i był wielkim. Był akurat w takim czasie, że było naprawdę bardzo ciężko. Ale Andrzej, tak jak już mówiłem, nie miał tej psychiki, no, ale był naprawdę świetnym pięściarzem, stoczył świetne walki. Darek, na koniec pytanko, bo tak jak wspomnieliśmy, pełna hala dziewczyn, pewnie potem będzie pełna hala chłopaków. Ty chciałbyś walczyć z Rayem Jonesem tak pokazowo, żeby wzbudzić te zainteresowanie boksem. Mamy jednego mistrza świata, Łukasza Różańskiego, Mateuszowi Masternakowi niedawno niewiele zabrakło, kontuzja. No i mamy kadeta w amatorze. Dokładnie, mamy mistrza świata pierwszego w ogóle w historii w tej kategorii wiekowej mistrza świata. Czy ty wierzysz tak głęboko w serduszku, powiedz mi szczerze, wierzysz w to, że ten boks będzie w stanie jeszcze powrócić na tą falę zainteresowania, co miał, nie wiem, powiedzmy 15-20 lat temu, czy ten świat teraz, ten współczesny, te wszystkie friki i tak dalej, to już tak poszło daleko, że ciężko będzie wrócić na tę pozycję numer jeden? No myślę właśnie, że to drugie, że jednak będzie to naprawdę ciężko, bo dzieciaki są trochę, młodzież jest trochę zepsuta, jest to za długie, jest to za nudne, jest to ciężko się przy tym utrzymać, bo wyjść do takiego freak fightu, to trzeba tam pół roku potrenować i tak dalej, a żeby wyjść do walki w ringu, to trzeba co najmniej 2 lata przetrenować z tego połowę na sucho, żeby coś w ringu pokazać, tak? I tutaj się boję o to, że ta młodzież nasza dzisiaj nie będzie nam miała na tyle cierpliwości, żeby to się znowu odbudowało, chociaż życzyłbym sobie z całego serca, żeby było odwrotnie. Na koniec jeszcze, przepraszam, teraz już na pewno ostatnie pytanie. Jak wyglądają sprawy w kwestii tego twojego beneficu na 30-lecie zdobycia pasa mistrza świata? Czy nadal to jest w planach i impreza w Polsce, impreza w Niemczech? Jak to tam wygląda? Mamy cały czas pracujemy nad tym bardzo ciężko. Ja często jestem, ja tyle co teraz nie pracowałem już długo, bo są tyle różnych projektów i charytatywnie, i biznesowo, i też tam właśnie nasz ten mój benefic i też film dokumentalny, który już zacząłem. Śpiewanie, tak, i tenis, kurde, także jest tego bardzo dużo, czasami jestem wkurzony, ale wyszedłem z tej strefy komfortu i nawet dobrze się z tym czuję. Ciężko mi jest, ja w życiu bym nie przyjechał na godzinę 18 na trening, ale bo ja trenowałem jako pierwszy, trenowałem w 15.30, jako pierwszy zaczynałem ten trening drugi, jak w Uniwersytecie trenowaliśmy. Ale jednak się muszę to robić, trzymam je to w dobrej formie, nie mam za dużo głupich myśli, bo nie ma czasu i powiem, że to jest dla mnie, to mi chyba uratowało mnie jeszcze przez tym, że szybciej się starzeję, tak. Super, bardzo dziękuję, jak zwykle wielka przyjemność. Idziemy zaraz na trening z kamerą kanału Koloseum i zobaczymy, jak to nam wygląda. Dziękuję bardzo. Dzięki.